Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Julia Radzi. I skoro już jesteśmy przez ostatnie w sumie dwa tygodnie przy tematach przedwczesnych porodów, nie mogłam ominąć tematu tabu, tematu, na który bardzo wiele osób się wstydzi w ogóle mówić, poruszać, wspominać. Postanowiłam go jednak poruszyć, a jest ten temat seks w przebiegu ciąży. Dlaczego mówię o tym porodzie przedwczesnym? Strasznie wiele osób w przebiegu ciąży się zamartwia i obawia o to, że stosunek seksualny ze swoim partnerem może spowodować jakąś krzywdę dla dziecka, spowodować poród przedwczesny i tego typu rodzaju problemy. Się zastanawia, czy rzeczywiście jest to bezpieczne, czy jednak może niekoniecznie jest to bezpieczne. Dlatego znowuż zrobiłam dokładny research, przejrzałam różnego rodzaju badania naukowe, pogadałam z paroma lekarzami. Sama co nieco też z tym miałam doświadczenie ze względu na problemy z moją szyjką macicy w 20 tygodniu ciąży. Więc postanowiłam ten temat poruszyć. Postanowiłam i myślę, że chciałabym zacząć od tego, co się dzieje w ogóle z ochotą naszą, kobiecą w przebiegu ciąży na stosunek seksualny, na stosunek płciowy z naszym partnerem. Powiedziałabym tak, to zależy, w medycynie jest jak w kinie i chociaż teoria często mówi, że teoretycznie ta libido nasza, ta ochota, ten popęd seksualny ma wzrastać między innymi ze względu na wzrastające poziomy estradiolu, które i estrogenów ogólnie, które powodują, że nasze tkanki, w tym płciowe, są ukrwione lepiej, dzięki czemu doświadczalność orgazmu jest o wiele lepsza, jesteśmy o wiele bardziej wrażliwi na dotyk. Często kobiety mówią, że wręcz zaczynają doświadczać orgazmów wielokrotnych, czy jak nigdy wcześniej nie doświadczały orgazmu, to w przebiegu ciąży doświadczają te orgazmy. Więc jakby biologia nasza rzeczywiście jakby może zwiększyć ten popęd seksualny w znaczący sposób w przebiegu ciąży i wiele kobiet to potwierdzi. Są natomiast kobiety, które mówią, Boże, co, jaki popęd seksualny w ogóle, totalnie moja cała ciąża to był dramat i seks to jest ostatnie, o czym mogłam myśleć. I rzeczywiście jest to sytuacja zależna od kobiety i przede wszystkim biologią, ale naszej psychiki, bo niesamowicie ważnym jest to, jak w ogóle się czujemy psychicznie ze sobą, jak czujemy się psychicznie z tymi wszystkimi drastycznymi zmianami, które zachodzą w naszej serwetce, z tym, że przybieramy na wadze, z tym, że ta serwetka rzeczywiście znacząco się zmienia, a z tym, że ta tkliwość na przykład w piersi w przebiegu pierwszego trymestru występuje, więc mało tego, że tutaj stan psychiczny może na to bardzo mocny sposób rzutować, to jeszcze dodatkowo na przykład jeśli chodzi o pierwszy trymestr. No w pierwszym trymestrze ta libido może zacząć wzrastać, ale nie musi, nawet ze względu na to, że jednak wiele kobiet czuje się w pierwszym trymestrze tragicznie. Są ospałe, zmęczone, a wymiotują, mają ciągłe nudności i naprawdę im jest wtedy nie do seksu. No wiadomo, jak ktoś się źle czuje, no to raczej popęd seksualny nawet ze względu na złe samopoczucie po prostu gdzieś tam odchodzi na dalszy plan. Natomiast w przebiegu kobiet, które nie męczą się aż tak w pierwszym trymestrze, nie mają takich dolegliwości bardzo mocnych związanych z trudnościami, wymiotami, a takie są. Ja do takich należałam, bo się mega jakoś tam nie męczyłam. Chyba, że już coś zapomniałam. Ale tutaj akurat no, wszystko znowu zależy od kobiety i teoretycznie u takich kobiet wtedy rzeczywiście one obserwują, że libido gdzieś tam zaczyna powoli wzrastać, brzuszek jeszcze jest mały, więc jeszcze nic nie przeszkadza i możemy cieszyć się tym życiem, współżyciem z naszym partnerem. Jeśli chodzi o drugi trymestr, no to tutaj mówiliśmy drugi trymestr już parokrotnie. To jest taki okres, w którym często się określa go złotym okresem ciąży. Wiele kobiet czuje się wtedy najfajniej, mijają wszystkie nieprzyjemne objawy, które były w pierwszym trymestrze. Poziomy estrogenu dalej rosną, więc zaczyna się, brzuch też jeszcze jest nie na tyle duże, aby przeszkadzać, więc wiele kobiet tutaj rzeczywiście w tym drugim trymestrze najbardziej się cieszy tym życiem seksualnym, chociaż znowu wszystko będzie tutaj też zależeć od psychiki. Trzeci trymestr, no tutaj zazwyczaj często idzie pogorszenie, ale bardziej też pogorszenie, no między innymi ze względu na to, że pozycję w trakcie stosunku płciowego bardzo ciężko już wygodną znaleźć, brzuch już jest duży, a dziecko, które leży w brzuszku, potrafi uciskać niefajnie i na pęcherz, i na wszystko na świecie, i po prostu przez to ten stosunek płciowy, mało tego, że może być
po prostu, że ciężko znaleźć pozycję, tu jeszcze robić je bolesne i nieprzyjemne dla kobiety. I wiele kobiet rzeczywiście mówią, że godzą się na ten stosunek płciowy tylko dla partnera, bo tak naprawdę same nie korzystają, mało z tego, że żadnego zadowolenia, to jeszcze im boli. Więc, no ale znowu, zależy oczywiście od kobiety. Niektóre kobiety też mają tutaj stan psychologiczny wchodzi w grę, bo niektórych kobiet jest wyciek siary już z piersi, więc stymulacja taka słodków przez partnera, jak powoduje wyciek siary, to one dziwnie z tym się czują, na przykład znowuż z tymi zmianami, które zachodzą intensywnie w serwetce. Poza tym warto też tutaj pamiętać jednak o tym, że nie zapominać o drugiej połówce, bo mężczyźni równie dobrze jak i kobiety mogą się obawiać o to, że mogą po prostu, szczególnie kiedy brzuszek jest już duży, dziecko już spore, to dziecko się rusza w tym brzuchu, brzuch chodzi na jedną, na drugą stronę. Partnerzy, nie tylko my mamy jakieś tam instynkty macierzyńskie, partnerzy, którzy się wczuwają w nasz stan, też często potrafią nawet nie mieć tego popędu, czy go mieć, ale odkładać go na późniejszy etap, kiedy już to dziecko jednak się urodzi na świat, tylko ze względu na taki też psychologiczny strach przed tym, że mogą zrobić albo partnerce swoje krzywdy, albo dziecku, choć teoretycznie tutaj nie ma powodu do obaw, bo dziecko jest bardzo dobrze chronione, macica jest bardzo fajnie przykryta szyjką macicy i czopem śluzowym, które bardzo tą szyjkę macicę jakby przykrywa, więc jaki by pan nie miał sprzęt, że tak powiem, to raczej możliwości tutaj, że cokolwiek dla dziecka zrobi, jest niemożliwy. No ale wiadomo, spotkałam się wielokrotnie, jak już z kimś poruszam ten temat, to już to różnego rodzaju sytuacje i historie można usłyszeć, jak ktoś jest chętny na to, żeby się otworzyć i poodpowiadać, jak to było. I wiem, że czasami nawet częściej partnerzy mają problem z tym seksem w przebiegu zaawansowanej ciąży niż nawet kobiety. Kobieta często by chciała, a partner się boi na przykład i po prostu nie może normalnie się zrelaksować i wyluzować. Więc tutaj warto brać to pod uwagę, bo znowuż biologia biologią, ale jednak psychika tutaj też odgrywa bardzo dużą rolę. Jeśli chodzi w ogóle o to, czy rzeczywiście seks raz dziennie, czy dwa razy dziennie mógłby, na przykład, czy w ogóle częste współżycie mogłoby spowodować jakiekolwiek, na przykład ryzyko porodu przedwczesnego, to na przykład było bardzo duże badanie naukowe prowadzone na ten temat. Ponad 11 tysięcy kobiet wzięło udział w tym badaniu naukowym i ono wykazało, że kobiety bez ciąż powikłanych, w zdrowej fizjologicznej ciąży, niskiego ryzyka, które się kochały dużo ze swoimi partnerami, nie miały w żaden sposób zwiększonego procentu porodów jakichś tam przedwczesnych w porównaniu do kobiet, które tego stosunku płciowego jednak się wystrzegały i po prostu od którego się powstrzymywały. Więc na podstawie nauki bezzasadne są w ogóle jakiekolwiek obawy na temat aktu seksualnego, jeśli ciąża przebiega prawidłowo, jeśli jeszcze jest po prostu niedonoszona. Wiecie, po prostu tutaj często jakby nawet w internecie można znaleźć takie informacje w tak zwanym Dr. Google na temat tego, że no, jednak penetracja stymuluje tą szyjkę macicy, no tak, owszem, stymuluje, że dotykanie sutków powoduje wyrzut oksytocyny, od której zresztą poród się zaczyna, tak, powoduje wyrzut oksytocyny, z tym, że musicie sobie zdawać sprawę z tego, że inicjacja porodu wymaga naprawdę niesamowicie skomplikowanych, zgranych w tym samym czasie mechanizmów i interakcji między czynnikami endokrynologicznymi, parakrynnymi, autokrynnymi naszego dziecka, naszego organizmu, czyli kobiecego organizmu, łożyska i błon płodowych, które doprowadzą do regularnych i do skutecznych skurczy z odpowiednią częstotliwością i mocą. Czyli pojedynczy skurcz, na przykład w przebiegu orgazmu, no raczej nie należy do skurczów regularnych, skutecznych z odpowiednią częstotliwością i mocą. Poza tym tutaj, jak się mówi nawet na temat stymulacji i sutku, że jak już ciąża donoszona, to żeby stymulować te sutki, że szybciej się urodzi, dopóki macica, dopóki dziecko nie jest gotowe do przyjścia na świat,
w tak prosty sposób to tłumacząc, nie ma szans, żeby takie pojedyncze rzuty oksytocyny spowodowały czyli żeby wystąpiła inicjacja porodu ze względu na akt seksualny czy stymulację sutku. Czyli jeśli są takie historie, bo słyszałam takie historie, że ktoś mówi, że ma traumę, bo zaraz po akcie seksualnym ze swoją partnerką nagle odeszły wody i zaczął się poród. Ale kiedy się zapyta takiej osoby, kiedy to było, to zazwyczaj jest to już termin donoszony i już było oczekiwane, że z dnia na dzień ten poród może się zacząć się. Więc jakby tutaj dlatego się mówi, że odpowiednio zarówno dziecko, jak i nasza szyjka macicy, jak i macica ma być już na to przygotowane do tego porodu, więc obaw o to, że przedwczesny poród będzie spowodowany przez seks przy prawidłowo przebiegającej ciąży, nie powinno być w ogóle żadnych i każdy lekarz jest z tym zgodny, a nawet wręcz odwrotnie zaleca współżycie dla hormonów, dla emocji pozytywnych, dla bliskości partnerskiej, więc to jest raczej coś, co jest udowodnione jakby naukowo. W artykule opisałam w ogóle bardzo dokładnie, w jaki sposób ten cały poród przebiega, przynajmniej co nauka na dzień dzisiejszy o tym wie, jak to występują ludzie, bo większość, o wiele więcej wiemy na temat w ogóle porodu i wszystkich mechanizmów, które w tym biorą udział na modelach zwierzęcych, ale na temat u ludzi też już dosyć mocno to jest przebadane i wykryte, więc opisałam dla niedowiarków, dla osób, które jednak dalej wątpią, więc w artykule jest naprawdę opisane wszystko od A do Z, co na ten temat wiemy. I wtedy po przeczytaniu tego wszystkiego sami się przekonacie, że jednak no to nie jest takie jednak łatwe, że taki jakiś pojedynczy czynnik, czy te prostaglandyny zawarte w nasieniu spowodują ten poród, jeśli po prostu nasze ciało jeszcze nie będzie do tego odpowiednio przygotowane. Więc to jest punkt kluczowy, który warto sobie zapamiętać. W badaniach naukowych rzeczywiście wykazano, że stosunek seksualny może zwiększyć prawdopodobieństwo porodu przedwczesnego w sytuacji takiej, kiedy częste stosunki płciowe są u kobiet, które mają zakażenie bakteryjne pochwy, Trichomonas vaginalis czy Mycoplasma hominis. To dwa zakażenia bakteryjne, które akurat w tych badaniach naukowych wykazały taką korelację, że rzeczywiście u takich kobiet to zwiększy to współżycie przy tych zakażeniach konkretnych bakteryjnych powodowało i mogło zwiększyć ryzyko porodu przedwczesnego. Więc kobiety, które nie mają tych zakażeń, raczej powinny być spokojne. Oczywiście tutaj są jeszcze różnego rodzaju inne przeciwwskazania lub wskazania do powstrzymywania się od stosunku płciowego. Dotyczy to porodów przedwczesnych w przeszłości i znowuż tutaj to się działa na zasadzie lepiej dmuchać na zimno niż przypadkiem się sparzyć. Jak i większość tych przeciwwskazań do stosunku płciowego, zresztą one, większość z nich nie są oparte na rzeczywistych dowodach naukowych, a tylko na czymś, co po prostu co należy po prostu do profilaktyki, czyli jest niewiele dowodów naukowych na ten temat, ale przypadkiem, na wszelki przypadek zaleca się po prostu tego stosunku płciowego unikać. Więc dotyczy to porodów przedwczesnych w przeszłości. Hospitalizacja, jeśli kobieta była hospitalizowana w przebiegu już danej ciąży wcześniej z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego, no to wtedy lekarze też zalecają unikać stosunku płciowego już do końca ciąży. Jakaś niewydolność na przykład szyjki macicy, cechy niewydolności szyjki macicy, choć znowuż nie ma dowodów naukowych, które by udowadniały, że kobiety, które mają cechy niewydolne szyjki macicy i powstrzymują się od seksu w stosunku do kobiet, które mają cechy niewydolności szyjki macicy i jednak uprawiają seks ze swoim partnerem, to jakby różnic w tym, to znaczy nie działa to ochraniająco przed porodem przedwczesnym, jakby tutaj się uważa na podstawie badań, że nie jest to czynnik, który ten poród przedwczesny spowoduje lub uchroni od tego porodu przedwczesnego, jeśli już te cechy niewydolności szyjki macicy powstały, bo powstały one z innych przyczyn, a nie od seksu, więc dlatego tu się uważa, że jakby no, jest to czynnik po prostu taki, który na wszelki przypadek znowuż zaleca się jednak unikać, no żeby jeszcze dodatkowo tą szyjkę macicy nie podrażniać, ale badań naukowych na to te raczej wiarygodnych, takich konkretnych za bardzo
Nie ma. Łożysko przodujące, no tutaj rzeczywiście się zaleca unikać krwawienia po seksie o jakimś takim niewyjaśnionym podłożu, kiedy cały czas te krwawienia się pojawiają, kiedy się oczekuje bliźniaków lub innych, inne są ciąże wielopłodowe, chociaż znowuż badania były przeprowadzone na kobietach, które są w ciąży bliźniaczej i podzielono je na grupy, w których kobiety z ciążą bliźniaczą kochały się ze swoim partnerem, a które się nie kochały ze swoim partnerem, to różnice w terminach, kiedy ten poród wystąpił w tych ciążach bliźniaczych, nie różnił się między kobietami, które ten seks uprawiały, które nieco ogólnie udowadnia, jakby tutaj to wskazuje na to, że nie ma za bardzo różnic, więc niby jest to przeciwwskazanie, ale znowuż naukowo raczej nieudowodnione, a tylko po prostu na wszelki przypadek jest zalecane. No i kobiety, które miały przed ciążą bardzo dużą ilość partnerów, znaczy bardzo dużo, no ogólnie miały większą ilość, powiedzmy, partnerów niż jednego, ze względu na to, że jest w takich kobiet zwiększone ryzyko i zwiększona częstotliwość przebiegających totalnie bezobjawowo właśnie zakażeń bakteryjnych pochwy, o którym nie wiedzą. Oczywiście nie tylko kobiety, które miały wiele stosunków z różnymi mężczyznami, a również nawet takie, które miały jednego partnera, partnerzy też często po prostu nie wiedzą, nie badają się, że mogą mieć coś nie tak, również, no, ale tutaj wielokrotne stosunki z różnymi mężczyznami zwiększają to prawdopodobieństwo, że jednak złapiemy jakieś zakażenie bakteryjne. Więc warto o tych wszystkich rzeczach pamiętać, bo to są takie typowe jakby przeciwwskazania, z czym się spotykamy u kobiet, kiedy lekarze jednak odradzają, czy zalecają powściągliwość, jednak żeby się powstrzymać i unikać kontaktów seksualnych albo znacząco je ograniczyć. Tutaj warto zawsze też lekarza zapytać, czy chodzi tylko o penetrację, czy orgazmy ogólnie, czy może chodzi też o częstotliwość, że na przykład niecodziennie, raz w tygodniu by było ok. Więc warto o to wszystko popytać, ale ogólnie zasady w tych przypadkach wszystkich, o których powiedziałam, że raczej są przeciwwskazaniem, działają na tej podstawie, że jest to bardzo prosta interwencja, czyli żeby unikać jednak tego kontaktu seksualnego, która ani nie powoduje jakichś szkód i jest po prostu rozsądną rekomendacją, dopóki jakieś inne dowody się nie pojawią. No i myślę to na tyle w sumie na ten temat, ze względu na to ogólnie wiele osób po prostu mnie prosiło poruszyć daną tematykę i wiele osób właśnie na Instagramie gdzieś tam się pytało, co ja myślę na ten temat, jak to wygląda, więc jak zwykle wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i postanowiłam jakby to wszystko poruszyć, powiedzieć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że materiał jak zwykle był pomocny, coś nowego się dowiedzieliście, albo się może uspokoicie dzięki temu. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam jednak do rozmowy ze swoim lekarzem. Nie bać się zadawać pytania i dyskutować, tak? Bo lekarz zawsze raczej jest otwarty na dyskusję i wytłumaczy co, dlaczego i jak. Dlatego zalecam do lajkowania, udostępniania oraz do zadawania pytań. I na najbliższym live sobie może więcej coś na ten temat porozmawiamy i jakaś większa dyskusja się rozwinie. Do zobaczenia w następnym odcinku, a następny odcinek będzie już prowadzony troszeczkę w inny sposób, bo będzie u mnie gość bardzo fajny i będziemy rozmawiać na ten temat, w którym ja osobiście specjalistą nie jestem, się nie znam. Dlatego zaprosiłam osobę, która jest niesamowitą specjalistką w danej branży, a i dotyczy to fizjoterapeutki uroginekologicznej, więc czekajcie. Do zobaczenia.